Oto jest długo oczekiwany skład reprezentacji Polski, prawdziwa perełka. Wszyscy praktycznie kibice czekaliśmy na to. Taki skład, gdzie pojadą nasi tutaj piłkarze na Mistrzostwa Świata, na Mundial w Rosji. Adam Nawalka ogłosił ostatecznie grupę 23 zawodników, odrzucił 9 zawodników. Co do tej roszady, znaczy co do tych zmian, które zaszły w kadrze, co tak naprawdę, jaki zawodnik nie znajduje się na tej grafice, to jest to sprawa na ten czas, kiedy to nagrywam, sprawa związana z Glikiem, że doznał on kontuzji po godzinie 12, natomiast do godziny 12 trzeba było zgłosić listę do FIFA, więc gdyby rzeczywiście z Glikiem było coś nie tak, tak z jego stanem zdrowia, że uniemożliwiłoby mu to udział na Mundialu, to w jego miejsce wskoczy praktycznie Kamiński, ale wydaje mi się, że raczej nie ma, to jest prawdopodobne. Zresztą Glik sam powiedział, że on po prostu chyba by musieli mu rękę uciąć, żeby nie wystąpił. Sam powiedział kiedyś w jednym z wywiadów, że do bólu się praktycznie już przyzwyczaił. Tak, przywyk. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie analizę, kto będzie w kadrze, kto pojedzie. No wiadomo, są takie pewniaki, że nikt się tego nie tak naprawdę nie myślał o tym, żeby na przykład Robert Lewandowski nie pojechał. Dzisiaj zrobimy taką analizę, kto pojechał, kogo tak naprawdę odrzucił Adam Nawalka i czy ci odrzuceni piłkarze mają szansę wystąpić, tak, już po Mundialu, po Mistrzostwach Świata w meczach, które będą mieć miejsce jesienią. Ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Dobra, zaczynajmy. Jeśli chodzi o bramkarzy, to mamy Bartosza Białkowskiego, Łukasza Fabiańskiego, Wojciecha Szczęsnego. Nie pojedzie na ten turniej, na Mistrzostwa Świata Skorupski, tak, bramkarz z AS Romy. I muszę powiedzieć, takie typy były, tak, dziennikarze, eksperci mówili o tym. Skorupski, jeśli chodzi o AS Romę, to nie występował tam, był bramkarzem tutaj, który praktycznie grzał ławkę, tak. No, to nie oznacza, że był bez formy, tylko po prostu nie występował. Natomiast rzeczywiście w ostatnim czasie tutaj Białkowski, Bartosz Białkowski bardzo mocno, bardzo dobrze sobie radzi, tak, w Ipswich Town ma bardzo dobre noty, więc rzeczywiście postawił na niego tutaj selekcjoner. No i nie ma chyba żadnej tutaj niespodzianki, jeśli chodzi o Fabiańskiego i Szczęsnego. Trzeba to od razu powiedzieć, że to nie jest taka kwestia, że trener odrzuci 9 zawodników i na przykład będzie to, będą to po prostu sami na przykład pomocnicy, tak, czy obrońcy. Musi praktycznie z każdej grupy po zawodniku, po kilku zawodników odrzucić. No i potem mam obrońców. Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Tiago Cionek, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Łukasz Piszczek. Można powiedzieć też, że taka była tak naprawdę taki trzon tych zawodników, 17 piłkarzy, takich pewniaków, którzy, no praktycznie każdy wiedział w Polsce, kibic, że oni pojadą, tak, Lewandowski, tak, Glik, jak na przykład Krychowiak. No właśnie, jeśli chodzi o obrońców, jakieś tutaj znaki zapytań, jakieś niespodzianka, powiem tak, Bereszyński, pewniak, Cionek też, Glik, Jędrzejczyk też, Pazdan, Piszczek, chociaż ja słyszałem tutaj w mediach, pojawiła się taka informacja, że Jędrzejczyk po prostu miał słaby występ, tak, chyba Roman Kołtoń mówił, że fatalnie po prostu tutaj grał podczas walki o Mistrzostwo Polski, a wręcz przeciwnie, Jędrzejczyk według mnie bardzo dobrze grał, bardzo dobrze się po prostu prezentował. Natomiast jaką tutaj jest największa niespodzianka, to jest oczywiście Jan Bednarek, bardzo młody piłkarz, absolutnie wszedł do tej kadry bez jakichkolwiek kompleksów, można powiedzieć, że z buta, z wszystkim po prostu gada na ty, wszedł jakby, grał z nimi od wielu lat, praktycznie Bednarek, tak, co prawda on występuje w lidze angielskiej, nie ma jakiegoś wielkiego doświadczenia tutaj w lidze tak angielskiej, nie jest jakimś weteranem, no ale jest to tak naprawdę świeża krew, tak, świeża krew, no został sprzedany też za gigantyczne pieniądze praktycznie z Lecha Poznań, także Bednarek powinien po prostu tutaj nas zaskoczyć podczas tych Mistrzostw Świata, miejmy nadzieję, że optymistycznie. Trzeba też pamiętać, że obrońcy to tak naprawdę są zawodnicy, którzy znają się, dobrze po prostu im ze sobą się gra, chociażby kwestia tutaj Glika czy Cionka, to przecież Serie A, tak, jeszcze się znają po prostu tutaj z czasu praktycznie Serie A, także wspólny praktycznie znaleźli porozumienie. Pazdan też, kolejna kluczowa tak pozycja, jeśli chodzi o obronę. No i Piszczek, genialny sezon, jeśli chodzi o Borussię Dortmund, to tam to było oczywiste praktycznie, że Piszczu pojedzie, tak, Piszczek. Potem mamy tak, pomocników.
Jakub Błaszczykowski, Jacek Góralski, Grosicki, Krychowiak, Kurzawa, Linety, Peszko, Rybus, Zieliński. Pewniaki to był tak, Błaszczykowski, chociaż tutaj był znak zapytania pod względem jego kontuzji, bo miał kontuzję, praktycznie kilka miesięcy nie grał. No ale na dobrą sprawę, no nie ma chyba, nikt sobie na nie wyobraża, żeby Błaszczykowski nie zagrał. Ostatecznie grał ostatnio w meczach, miał minutówki, tak występował w Wilkach. Wolfsburg tak obronił się przed spadkiem, a Błaszczykowski miał minutówki, także możemy go zobaczyć, chociaż mówi się, spekuluje się, że podczas tego mundialu on nie będzie grał pełnych 90 minut. Potem mamy tak, Góralskiego, Grosicki pewniak, Krychowiak pewniak, Linety pewniak, Peszko też pewniak, Rybus i Zieliński, tak, no przecież Zieliński to sam powiedział selekcjonerze, że to będzie praktycznie jego turniej, gdzie wartość tego zawodnika na dzień dzisiejszy praktycznie będzie wynosiła, czy już wynosi 65 milionów euro. Spekuluje się właśnie, że po tych mistrzostwach, po mundialu przejdzie on z Napoli do klubu angielskiego. No i jeśli chodziło tutaj o niespodzianki, no to można powiedzieć, że Jacek Góralski niespodzianką, chociaż no nie, tak, tam była kwestia tego, że miał taki przypadek nieciekawy podczas treningu, że tak, wypadł mu ten bark, ale to wszystko się tak naprawdę poskładał, lekarz go poskładał, wrócił do formy, nie było też żadnego problemu. To jest taki walczak, tak? Potrzebna jest tak naprawdę taka osoba w reprezentacji, walczak, który taki przecina, którym będzie po prostu zabierał piłkę przeciwnikowi i też tutaj będzie wspierał praktycznie napastników. Grosicki, czyli ten słynny Turbo Grosik, który może właśnie zagrywać do napastników, do Lewandowskiego, do Milika, czy do Teodorczyka. No Krycha to wiadomo, Kurzawa to jest bardzo ciekawy zawodnik, który teraz odszedł już z Górnika Zabrze. Myślę, że to jest świetne tak naprawdę okno wystawowe. Oczywiście no trzeba grać dla reprezentacji, ale może się zaprezentować. No przecież wiadomo, że mundial to jest świetna szansa dla każdego z piłkarzy, żeby się zaprezentować, zwłaszcza tych młodych, na transfer. Kurzawa co ma genialnego? Asysty, mnóstwo asyst. Takiego zawodnika o takiej charakterystyce brakowało, jeśli chodzi o pomocnika. Trzeba też pamiętać od razu o tym, że tak, że to nie jest powiedziane, że Błaszczykowski będzie grał 90 minut, bo ja w to wątpię. Peszko też nie będzie grał w 90 minut, to będzie tak naprawdę żołnierz od spraw specjalnych. Będzie wpuszczony na ostatnie 10 czy 15 minut i on będzie wykonywał te zadania, które mu nakreśli tutaj trener, selekcjoner, tak, albo przytrzymujemy piłkę, albo wykopujemy, albo po prostu gramy na czas. No i Karol Linety też bardzo dobry występ w Serie A. Dużo jest tutaj tych piłkarzy przecież, tak, którzy po prostu grają, chociażby Bereszyński, Linety czy Kownacki, to przecież grają razem ze sobą w klubie. To jest też ta trójka, która, można, mówi się o grupie z Poznania, tak, jak to brzmi, że to jest grupa piłkarzy, którzy wcześniej byli w Lechu Poznań, no potem już wiadomo, poprzechodzili do różnych klubów, ale jakby grali ze sobą, zaczynali w Lechu Poznań. No i właśnie, tak, to jest Linety, to jest Bereszyński, to jest także Kownaś, tak, Kownacki. Peszko, to wiadomo, Maciej Rybus, który świetnie miał sezon przecież z Lokomotywem, z którym Moskwa, którym zdobył też tutaj tytuł. No i Zieliński, absolutnie, tak jak powiedziałem, selekcjoner stawia na niego, mówi, że to będzie jego turniej. Później mamy napastników, to jest Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Łukasz Teodorczyk i tutaj odpada Wilczek, tak. To nie jest powiedziane, że ten zawodnik Wilczek był gorszy, słabszy, tak. Tylko trzeba pamiętać, no, jeśli chodzi o napastników, po prostu byli zawodnicy lepsi na tą pozycję. Wilczek miał bardzo dobry sezon po prostu w Danii, występuje w Brøndby, strzelał bramki, natomiast no, jakby tutaj chodziło mu o inną charakterystykę, bo na dobrą sprawę każdy z tych napastników jest inny, tak? Każdy z nich jest napastnikiem, ale każdy ma inną charakterystykę. Kownacki to jest młody, ambitny zawodnik, piłkarz. Lewandowski, nie trzeba mówić, tak? Tutaj król strzelców Bundesligi. Milik wraca po kontuzji, strzela coraz więcej bramek. Teodorczyk też, bardzo dobra, świetna forma, jeśli chodzi o Anderlecht, też tutaj zaimponował. Ja już powiem szczerze, że przeczuwałem wcześniej, bo na konferencji prasowej właśnie selekcjoner był pod dużym wrażeniem, jeśli chodzi o Teodorczyka. Wypowiada się na jego temat, że w grze takiej kontrolnej wynik, gdzie reprezentacja grała przeciwko innej drużynie, wynik zakończył się 6-1, z czego Teodorczyk strzelił praktycznie 3 bramki.
Czyli absolutnie tutaj Teodorczyk bardzo dobrze zapunktował, czyli tutaj praktycznie odpadł jeden tylko napastnik. No i myślę, że to jest ciekawe, tak? Ciekawe zderzenie. Zobaczmy sobie też, że to jest tak naprawdę mieszanka lig. Mieszanka lig, bo Kownacki Serie A, Lewandowski to przecież Bundesliga, Milik to też po prostu jest Serie A, czyli mamy na dobrą sprawę po prostu mieszankę, tak? Nie wszyscy są zawodnicy praktycznie z jednej ligi. No wiadomo, że jakby Milik i Kownacki to jest ta sama liga, ale Kownacki jakby wchodzi dopiero w tą Serię A, tak? Natomiast Milik już na dobre gra praktycznie, no Kownacki też na dobre gra, ale nie ma takich jeszcze tutaj dorobku, jeśli chodzi o bramki w Serie A. Czyli rzeczywiście, no i teraz tak, jeśli chodzi o napastników, to właśnie pytanie jest takie, czy Milik będzie grał pewne 90 minut, tak? Czy będzie grał, czy ta kontuzja, bo wiadomo, że był wprowadzony przez trenera w Napoli, natomiast na minutówki, jeszcze jakby trener nie pozwolił na to, żeby zagrał pełne 90 minut. Pytanie jest też takie, czy rzeczywiście tutaj jaki będzie zastosowany tutaj duet napastników, tak? Mówi się różnie. No ten podstawowy, o którym wszyscy mówią, to jest Milik Lewandowski. Natomiast wiadomo, że na tej szpicy musi być wysunięty Lewandowski, drugi napastnik musi być podwinięty pod Lewandowskiego. I to jest też jakby kluczowe. Wielu kibiców tak naprawdę zadaje sobie pytanie, czy głowi się, czy drapie się po głowie i mówi, no ale po cholerę nam tak naprawdę drugi napastnik, skoro mamy Lewandowskiego. No tak, ale zobaczmy sobie, jeżeli będą mecze kluczowe, będą mecze po prostu, gdzie będzie się grało o najważniejsze cele, chociażby z Senegalem, to ci rośli tak naprawdę obrońcy będą atakować Roberta Lewandowskiego, więc inny napastnik musi odciągnąć uwagę obrońców. Musi odciągnąć uwagę obrońców. Na przykład poprzedni selekcjonerzy robili w ten sposób, że wystawili na szpicy Roberta, niech sobie radzi, tak? I on musiał brać po prostu cały ciężar gry, musiał przyjąć piłkę, obrócić się, strzelić i jeszcze po prostu walczyć bark w bark z obrońcami. A warto dodać, że w Senegalu jest dużo piłkarzy, którzy występują w lidze francuskiej. To są naprawdę po prostu dobrze zbudowani, dobrze wytrenowani, świetna kondycja, także po prostu tam może być walka bark w bark bardzo mocna. Chociażby jeśli chodzi o pierwszy mecz. No i tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda tutaj, jeśli chodzi o kadrę. Jest to już ta kadra 23 zawodników. Zrobiona została selekcja. Kto odpadł? Odpadli w dużej mierze młodzi zawodnicy: Przemysław Frankowski, Żurkowski, Szymański, 19-letni piłkarz z Legii Warszawa. Czyli, ale trzeba też powiedzieć tak, no to nie ma takiego czegoś jak przegrani, wygrani, tak? Bo oni są wygrani, bo oni jadą. Trener daje zaproszenie na Mistrzostwa Świata. Wystarczy sobie zobaczyć też tutaj na wiek tych piłkarzy. Bardzo dużo z tych piłkarzy ma 30, ponad 30 lat, więc no po prostu mało prawdopodobne jest, że będą na następnych tutaj mundialach czy na mistrzostwach. No, oczywiście życzymy tak im tego, natomiast no wiadomo, że ta kariera piłkarska jest krótka, więc ci piłkarze tak naprawdę dostali tak jak bilet, tak, do tej reprezentacji, pomimo tego, że nie zakwalifikowali się czy nie pojadą na mundial, to dostali po praktycznie bilet na ten mundial, ale przecież mogą pokazać się tak naprawdę z dobrej strony już jesienią, tak? Już jesienią. Dalej będzie przecież reprezentacja grać i dalej będą potrzebni nowi zawodnicy, piłkarze w drużynie, czyli nie ma na dobrą sprawę przegranych piłkarzy. Natomiast postawił też na sprawdzonych zawodników, sprawdzonych piłkarzy, Adam Nawałka, na tych, z którymi wywalczył ten awans. Tak, mówiło się tutaj, że Kuba Błaszczykowski jest, może po prostu nie pojechać. Wiadomo, że tutaj też potrzebne są podczas mundialu tak minutówki, też po prostu potrzebne są mecze, no ale wiemy, tak, że Adam Nawałka, i to jest słuszne i to jest bardzo dobre podejście, no, to nie jest klub piłkarski w sensie takim, że w klubie piłkarskim jest trening, jest rywalizacja, wychodzi tak 20 czy 30 zawodników, kto jest lepszy na daną pozycję, tego dana dyspozycja danego dnia decyduje o tym, kto zagra na danej pozycji, tak, o tym trener go wystawia. Natomiast tutaj jest, jeśli chodzi o reprezentację Polski, no to jest zupełnie inna charakterystyka, inna zupełnie sprawa, tak? Inna sprawa, tutaj nie można w ten sposób tylko bazować. Wiadomo też, tutaj też ciężka sprawa, że ci piłkarze, to jest reprezentacja Polski, oni spotykają się praktycznie 2-3 razy w roku wcześniej, no nie mają takiego czasu na ogranie się, no w tym akurat składzie oni grają od lat, ale gdyby ciągle robić selekcję, Adam Nawałka robił selekcję, sprawdzał, tak? Różne były wyniki jego meczy,
też był często krytykowany, że po prostu tutaj, że za dużo rotuje, że nie ma tego stabilnego składu, natomiast widać, że to się wszystko wykrystalizowało. Fajną sprawą jest to, że większość tych piłkarzy naprawdę jest w formie, jest pod grą, ma te mecze w swojej drużynie, wielu piłkarzy ma bardzo dobre sezony, Kownacki bardzo mocno się rozwinął, jak poszedł do Serie A, Lewandowski no praktycznie tutaj jest na godziny decydują o tym, kiedy media dowiedzą się o transferze, tak, czy przyjdzie do Realu Madryt. Genialny sezon praktycznie w Bayernie, król strzelców. Milik też genialny praktycznie sezon, pomimo tego, że miał jedną kontuzję, drugą kontuzję, leczył, tak, wracał. No to ostatecznie po prostu już tu wraca w Napoli. No i mówi się, że właśnie może najbardziej rozwinąć skrzydła na tym turnieju. No i Łukasz Teodorczyk, tak? Ja też uważam, że Łukasz Teodorczyk to będzie absolutnie jeden z jego turniej po prostu, tak? Czy turniej też życia, gdzie naprawdę może strzelić wiele tych bramek. No i bramkarze, tak? Bramkarze. Tylko też trzeba patrzeć, że to nie jest jakby kolejność alfabetyczna, tak? Znaczy kolejność jakby tutaj w sensie, znaczy alfabetyczna może jest, ale to nie jest kolejność, jeśli chodzi o pozycję, że Fabiański Białkowski nie będzie bramkarzem numer jeden, drugi Fabiański, Szczęsny, tylko bramkarzem jakby pewnie numer jeden i numer jeden na koszulce jest Szczęsny, potem pewnie Fabiański i Białkowski, tak? No warto zawsze mieć bramkarzy więcej, bo wiadomo, że może być czerwona kartka, może być kontuzja, więc wbrew pozorom lepiej mieć po prostu tutaj pewnych bramkarzy. Jeśli chodzi o Skorupskiego, tam też miał kontuzję, biodra bodajże podczas tego zgrupowania, także tam też wchodziły czynniki zdrowotne i dlatego też ostatecznie nie pojechał, czy też nie pojedzie na te Mistrzostwa Świata. Tak, powiedziałem, obrońcy Bednarek, Bereszyński, Cionek, Glik, Jędrzejczyk, Pazdan, Piszczek, mówi się, że będziemy grać trzema obrońcami. Jakikolwiek tutaj zastosować wariant, bardzo dobrze ci zawodnicy się rozumieją ze sobą, grali ze sobą, byli sprawdzani tak naprawdę w różnych wariantach, także tak to by wyglądało. I teraz jeśli chodzi tutaj o pomocników, no to tutaj bardzo ważna tak naprawdę sprawa dla Góralskiego, żeby czyścił środek tutaj pola gry, odbierał grę, piłkę przeciwnikom, żeby Kurzawa dogrywał po prostu piłkę, Krychowiak, żeby rozgrywał tą piłkę na środku pola, tak, żeby dalej podawał do napastników. No i Peszko, człowiek tak naprawdę Joker, można powiedzieć w cudzysłowie, od zadań specjalnych. Rybus też będzie po prostu w zależności, jaką po prostu nakreśli tutaj rolę trener jemu. No i Zieliński, tak? Zieliński, czyli można powiedzieć, że tacy dyrygenci w środku pola, Krychowiak, Zieliński. No i Kurzawa, który no asystami to absolutnie, myślę, że to będzie jego turniej, tak? Też po prostu chłopak, który praktycznie nie ma żadnych kompleksów, wchodzi do tej reprezentacji. Warto jest też wspomnieć o tym, że na przykład selekcjoner Adam Nawałka powiedział takie rzeczy, no, że tutaj decyzje nad tym wyborem nie były takie wbrew pozorom proste. Oczywiście do pewnych zawodników to wiadomo, takich jak Lewandowski czy Szczęsny, to one były oczywiste. Natomiast mówił, że praktycznie decyzja dotycząca właśnie wyboru trwała do późnych godzin wieczornych. Na tą decyzję pracował cały sztab, tak? To było wszystko poprzedzone praktycznie i treningami, i grą kontrolną, i stanem zdrowia, i występami w klubach. Selekcjoner też nie patrzył na to, czy po prostu ci piłkarze grają w ostatnim miesiącu w swoich klubach. Tak, no chociażby tutaj jest kwestia Jacka Góralskiego, który podczas treningu, gdzie z Dawidowiczem, tak, tutaj konkurował, praktycznie spadł na bark, wybił ten bark, no i wszyscy by powiedzieli, no to teraz w tej rywalizacji to on, Góralski, nie pojedzie. A jednak nie, tak, że czyli ma po prostu szersze spojrzenie tak naprawdę selekcjoner. Ciekawe tak naprawdę wygląda tutaj kwestia, jeśli chodzi właśnie o te personalia. No miejmy nadzieję, bo jeszcze po prostu są dwa mecze tak naprawdę tutaj przed Mistrzostwami Świata, przed Mundialem, żeby nie doszło do jakiejś istotnej kontuzji poważnej, która mogłaby wykluczyć, tak, mogłaby wykluczyć. To już jest ta grupa, która 23 zawodników ściśle określona, ta lista po prostu poszła do FIFA. Oczywiście i można jeszcze tam dokonać się zmiany w przypadku bardzo mocnej jakiejś kontuzji, tak, która by kompletnie uniemożliwiała wyjazd po prostu jakiegoś piłkarza, no ale to byłaby sytuacja szczególna, tak, szczególna.
Do mundialu jeszcze mamy troszeczkę czasu, więc nawet jeżeli pojawią się jakieś mniejsze czy większe urazy, to na pewno tutaj cały sztab będzie pracował nad tym, i fizjoterapeuci, i masażyści, i doktor też będzie po prostu reprezentacji pracował na tym, żeby postawić zawodników praktycznie na nogi. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jak według was, w jakim ustawieniu zagramy, kogo byście tutaj zastąpili. Wiadomo, że mówiło się tutaj o młodszych zawodnikach, tak? No ale widocznie po prostu nie przekonali tak oni jakby tutaj selekcjonera, żeby selekcjoner na nich postawił, przynajmniej na tym etapie, tak? Na tym etapie. No trzeba pamiętać, że no, musimy wystawić najsilniejszą tak naprawdę jedenastkę piłkarzy na mecze, tak, na mundialu. Jeśli chodzi o reprezentację Niemiec, to reprezentacja Niemiec może praktycznie wystawić 3 czy 4 jedenastki, tak? Nawet tutaj 2 czy 3 zapasowe, równorzędne, tak, z tymi zawodnikami o tym samym poziomie. Natomiast my aż takiego bogactwa nie mamy, tak? Takiego bogactwa nie mamy. I myślę, że to jest bardzo ciekawa charakterystyka, tak? Po prostu zróżnicowanie tych piłkarzy i piłkarzy, którzy znajdują się i z polskiej ligi, z ekstraklasy, i piłkarze z zagranicy, ale przede wszystkim, którzy mają doświadczenie, ograni, znają się. To jest bardzo ważne w przypadku reprezentacji. To wszystko na dzisiaj. Trzymamy kciuki oczywiście za polską reprezentację. Oby tutaj zdobyła jak najwięcej podczas tego mundialu. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!